Trochę tu wieje, wiecie co? Ja zajdę na dół do was, do tunelu w Kobyłce po schodach, bądź mógłbym też zejść w sumie pochylnią, bądź zjechać rowerem. Samochodem też mógłbym się przyjechać, ale raczej bym wolał autobus, który tutaj jeździ, bo jest jedna linia autobusowa. Natomiast to wszystko podsumowuje, że w końcu historyczny moment nastał w Kobyłce. Wszystkie przejazdy kolizyjne zostały zlikwidowane, zamknięte i można przejechać wiaduktem, bądź tunelem, który właśnie został oddany do użytku. Jak ta inwestycja została oficjalnie otwarta? Jaki wyglądał pierwszy samochód, który przyjechał i co jeszcze tu się dzieje? Bo inwestycja zakończy się dopiero w styczniu 2024 roku. O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Mazowieckie inwestycje. Witam was tutaj, cześć wznosz i zapraszam was już teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji, jeszcze dzisiaj na koniec wtorku. Bo mamy koniec listopada, a trzeba byłoby powiedzieć, co tu się właściwie wydarzyło, bo widzieliście zapis konferencji, moje pytania, oficjalne otwarcie, no ale cały czas nie było jeszcze takiego faktycznie mojego filmu, gdzie byśmy sobie pooglądali to wszystko, jak powstało, jak to wygląda przed otwarciem, jak wyglądało podczas otwierania, no i jak to wygląda po otwarciu. Chociaż jeszcze docelowy film z podsumowaniem dopiero się pojawi, jak cała inwestycja się zakończy, bo choć teraz samochody już jeżdżą, piesi rowerzyści mają dostęp do tego miejsca, przejazd kolejowy został stary zlikwidowany, to nie oznacza, że wszystko tu się już zakończyło. Nie, nie, nie. Tu jeszcze prace będą trwały najprawdopodobniej jeszcze w styczniu i dopiero w styczniu się zakończą wszystkie prace budowlane na tej inwestycji, a co się będzie działo, to tym za chwilę. Ale najpierw może pocieszmy się faktycznie nowym tunelem. Tu są ujęcia jeszcze dwa, trzy dni mniej więcej przed oddaniem do użytku. Jak widzicie, nie było żadnych samochodów, część pieszo rowerowa de facto była już otwarta, bo nie było żadnych barierek, więc sobie wszyscy chodzili jak chcieli. Natomiast sama część asfaltowa tutaj z oznakowaniem całkiem ładnie się prezentuje, jak widzicie. Cały tunel też już się świecił, w sensie jak ja tutaj byłem, to się były już próby oświetlenia, teraz już oczywiście się świeci, jest to zrobione za pomocą oświetlenia LED-owego, więc całkiem ładnie to wygląda, no i w każdym kierunku jest po jednym pasie. Jak i również jest droga rowerowa, jest też część dla pieszych i są schody po jednej, po drugiej stronie wylotów z ulicy, czyli z tunelu do ulic Warszawskiej i do ulicy Granicznej. Też jest to całkowicie przybudowany układ drogowy dla ulicy Słowackiego, Niskiej, Konarskiego czy ulicy właśnie Granicznej. To się dosyć mocno pozmieniało. No i sama ulica Orszaga została teraz wydłużona do ulicy Nadarzyńskiej i to jest ten odcinek, który właśnie w tym momencie widzieliście. Tymczasem zerknijmy sobie raz jeszcze w drugą stronę, jeszcze na ujęcia przed oddaniem do użytku. Tutaj była bariera, dzięki której to nie mogły samochody tędy przyjeżdżać. Odpowiadając na wasze pytania, czy kierowcy się stosowali do tej bariery, czy było tak samo jak z solidnymi barykadami w Legionowie, było dokładnie tak samo, kierowcy i tak przyjeżdżali, mało mnie by ten jeden z samochodów nie rozjechał w tym tunelu, kiedy nagrywałem to, no ale no cóż, tak to i oto wyglądało. Z tej strony solidne barykady były trochę zdjęte dla pojazdów do budowy, no i dzięki temu też niektórzy kierowcy mogli sobie wtedy skrócić drogę jeszcze chwilę przed dodaniem do użytku, tak mniej więcej kilka dni. Natomiast jak widzicie, to de facto są trzy wiadukty, patrząc do dołu. Dwa wiadukty drogowe i jeden wiadukt kolejowy. Wiadukt kolejowy ma cztery tory, wiadukty drogowe mają łącznie, w sumie faktycznie też cztery pasy w różnych kierunkach, więc całkiem ładnie się to w sumie łączy w jedną całą. No dobrze, zerknijmy sobie, jak wyglądało oficjalne otwarcie na tych i oto proszę bardzo ujęciach. Widzicie, samochody już jeżdżą. I tak to wyglądało. Niestety te ujęcia stąd mi trochę przycinały i dlatego nie mam dokładnie ujęcia, jak faktycznie pierwszy samochód tutaj przyjechał. Ale jak widzicie, widzę, że faktycznie nie jeżdżą już samochody. To było dosłownie w formie time live'a nam mogliście to zobaczyć, więc faktycznie prace się tutaj rozpoczęły, znaczy samochody już ruszyły całkiem sprawnie, to ruszyło wszystko, no i ruch samochodowy został po prostu przerzucony do tunelu. Więc tak gdzieś około godziny 10:20 23 listopada 2023 roku miało miejsce właśnie oddanie do użytku tego tunelu. Jeżeli chodzi o pierwsze samochody, to mam jeszcze ujęcia z drona. Faktycznie, proszę bardzo, dwa pierwsze samochody, które już oficjalnie wjeżdżają do tunelu i chwilę później w drugim kierunku ruch został uruchomiony. Sam przejazd kolejowy, który za chwilę zresztą zobaczymy, został zamknięty kilka godzin później, więc nie było to tak długo jak przy wiadukcie w Kobyłce osób.
Mazowieckich. Tutaj faktycznie szybciej został zamknięty przejazd kolejowy i wtedy już faktycznie oficjalnie całkowicie zostały zamknięte ostatnie przejście w poziomie szyn. Przejście i przejazd dla samochodów i aktualnie już takiej możliwości nie ma. Odpowiadając na wasze pytania, czy ludzie są zdziwieni, co tu się wydarzyło? Tak, dużo spotkałem pieszych, którzy przez to, że byłem w kamizelce, pytali się mnie, ale panie, jak żyć? Jak to przejazd kolejowy zamknęli? To co, ja mam teraz iść na okrągło? Dużo osób było też rzeczywiście niezadowolonych w związku z tym, że trzeba teraz chodzić do dołu, zamiast przejść na poziomie szyn. Głównie to były osoby niepełnosprawne, no, trzeba trochę więcej się nakręcić, zwłaszcza jak teraz jest ślisko, no, to już jest w ogóle niewygodnie. No oczywiście to, że nie ma wind, to już wiadomo. W teorii miejsce na windy jest, ale de facto biorąc pod uwagę, że obok jest przystanek kolejowy, gdzie są windy i na peron, i do przejścia podziemnego, to według mnie de facto tutaj aż tak dużej potrzeby nie ma, bo i tak są pochylnie, więc w sumie się to całkiem ładnie łączy w jedną całość. Tu jeszcze jedne ujęcia z lotu ptaka. Tu już faktycznie aktualnie został oddany do użytku. Przyjechałem ponownie tutaj parę godzin później już po oddaniu do użytku i po zamknięciu przejazdu kolejowego. No i w ten sposób faktycznie już tutaj ruch samochodowy ruszył pełną parą. Natomiast to nie oznacza, że wszystko się tutaj zakończyło. Będzie jeszcze parę realizacji realizowanych nie tylko i wyłącznie przez PKP w ramach dokończenia tej inwestycji i również przez samą Kobyłkę, jak i również przez przebudowę drogi wojewódzkiej ulicy Nadarzyńskiej, która po prostu potrzebuje tej przebudowy. Bo aktualnie wylot z tunelu, tutaj patrząc od tej strony, wygląda całkiem ładnie, bo to jest jeszcze odcinek wybudowany całkowicie przez właśnie wykonawcę dla inwestora PKP Polskiej Linii Kolejowej. Po prostu, żeby dało się tutaj wyjechać z tunelu. Następnie dojeżdżamy do starego skrzyżowania z ulicą Nadarzyńską, no i tutaj już tak ładnie i pięknie nie jest. O tym mówiła dokładnie pani burmistrz Kobyłki. Proszę bardzo, w tym miejscu dokładnie widać. Same skrzyżowanie jest zrobione dla drogi podporządkowanej i dla ruchu lokalnego do osiedla jest ten wyjazd zrobiony i sygnalizacja świetlna w tym miejscu miała tylko i wyłącznie 15 sekund, a dla drogi wojewódzkiej 63 sekundy. Czy mogą się tworzyć korki? Odpowiedzcie sobie sami. Czy się tworzyły korki? No, lekkie były, jak ja byłem, ale nie byłem w godzinach szczytu, więc w sumie to trudno mi powiedzieć. Natomiast sądzę, że już w tym momencie, jak oglądacie ten film, zostało to już naprawione, w sensie sygnalizacja świetna jest dostosowana. Oczywiście sam układ ulicy, skrzyżowania, drogi rowerowe będą dopiero ukończone i przebudowane w ramach tamtej inwestycji, która będzie tutaj w teorii według niektórych z was już jest realizowana, według burmistrza Kobyłki jeszcze będzie to realizowane, bo dopiero później, więc nie powiedziałem się w tym temacie, kiedy to powstanie, natomiast jest to w planie, jest to już aktualnie procesowane, więc to będzie zrealizowane i wtedy już faktycznie docelowo będzie cały układ drogowy również w tamtym miejscu i drogi rowerowe wtedy też się po tamtej stronie połączą, bo aktualnie ani z jednej, ani z drugiej strony te drogi rowerowe z niczym się nie łączą. Pomijając drogi rowerowe, które faktycznie są wzdłuż ulicy Warszawskiej czy ulicy Granicznej, bo na Orszaga no to jest ta droga rowerowa wzdłuż tunelu, właściwie wzdłuż jezdni, ale później ona też się urywa. No i tutaj też, co ważne, powiedziałem, że z ulicą Graniczną droga rowerowa się łączy, trochę zabajerowałem. Tutaj nie ma połączenia, w sensie droga rowerowa wyjeżdża oczywiście z tunelu, ale następnie jest tylko i wyłącznie wjazd w ulicę tutaj obok, którą widzimy, czyli Konarskiego i to tyle w temacie, nie ma tutaj jakiegoś specjalnego wjazdu. I też tutaj to skrzyżowanie zostało tak specjalnie zrobione, żeby nie robiły się korki i wjazd do ruchu lokalnego w tym miejscu jakoś tak specjalnie, że po prostu to było płynnie funkcjonowało. A na tym odcinku, jak widzicie, nie ma drogi rowerowej do Jana Pawła i to jeszcze musi być po prostu przebudowane i wybudowane ten krótki, no to nie jest długi odcinek, ale po prostu trzeba to jeszcze ukończyć. Natomiast sama Jana Pawła teraz się dosyć mocno zmienia. Jak teraz lecimy? No wiadomo, że teraz, że Jana Pawła nie będzie już mieć pierwszeństwa tutaj, jadąc prosto, bo przejazdu kolejowego nie będzie, bo po prostu będzie to skręcać w lewo. Sam przejazd kolejowy tak wyglądał chwilę po zamknięciu, kilka godzin. Wszystko to jest oczywiście likwidowane, sam proces likwidacji nie będzie wpływać na ruch pociągów, jedynie mogą być wyłączenia dla pociągów nocne, ale już wtedy raczej większość pociągów pasażerskich nie jeździ. I to będzie po prostu wyburzone etapowo, następnie będzie trzeba to wszystko podbić, no i najprawdopodobniej podobnie jak powiedziałem właśnie już w lutym, znaczy w styczniu, to już się wszystko zakończy. Też zwróćcie uwagę, jak zupełnie inaczej jedzie ten tunel. On nie jest zupełnie jakkolwiek w starym śladzie przejazdu kolejowego. Zupełnie to jest inna trasa. Jak sobie zetkniecie na mapę, to po prostu jest niebo, a ziemia. No oczywiście, jakbyście się zastanawiali, kontener też tutaj był wcześniej do postawiony przy przejeździe kolejowym, też całkowicie tutaj zostanie zlikwidowany. Czy będą połączone wszystkie ekrany akustyczne w tym miejscu na wysokości przejazdu kolejowego?
sieciowego. Nie o to jeszcze Kobyłka będzie walczyć, żeby faktycznie PKP coś takiego wykonała. No i cały przejazd kolejowy, cały układ drogowy tutaj też się zmieni, żeby faktycznie nie było aktualnie ruchu z pierwszeństwem kierowanego do ślepej ulicy. Zresztą już teraz to powinno się raczej zmienić. Więc faktycznie dosyć duże zmiany, jeżeli chodzi o ten rejon, taki, który nie jest de facto obok tunelu, ale kawałek dalej. No i zetknijmy sobie jeszcze, jak to wygląda trochę z bliska. To tak, tu droga krajowa się kończy ślepo, widzimy. Drogi krajowe też, co warto zaznaczyć, są już ładnie zrobione w nowym standardzie, czyli są asfaltowe, chociaż w niektórych miejscach są znaki postawione na środku, co jest na minus, ale no to trudno. Niestety nie wszystko możemy mieć ładnie poukładane. Następnie mamy pochylnię, która się schodzi na dół i widzimy też tą część na górze. To jest wjazd tylko i wyłącznie z ulicy Granicznej bądź z ulicy Konarskiego, więc trochę się tutaj pozmieniało. Następnie mamy przejazd rowerowy i przejście dla pieszych, jak i również znak stop. No i jeden z wiaduktów drogowych nad właśnie nowym tunelem. To jest wiadukt dla ulicy, którą właśnie widzimy w tym miejscu, czyli dla ulicy Granicznej. No i teraz na spokojnie można przejechać. Ten wiadukt był betonowany jeszcze ostatnio, jak tutaj byłem 2 miesiące temu. Więc tutaj całkiem szybko te prace zostały zrealizowane. Następnie widzimy drogę rowerową, która się łączy w teorii z dalszą częścią, a de facto ta droga rowerowa jeszcze musi po prostu powstać na dalszej części. Tutaj z kolei wjazd w ulicę Słowackiego. Też się dosyć mocno pozmieniało, bo wcześniej ta ulica miała główny wjazd w ulicę Graniczną i w ulicę Orszaga. Teraz takiej możliwości nie ma. To faktycznie musi się całkowicie zmienić, jeżeli chodzi o aktualnie układ drogowy i przyzwyczajenia kierowców, bo też widziałem, że dosyć dużo kierowców po okolicy błądziło po tym, jak został zamknięty przejazd kolejowy. No bo to nie jest w starym śladzie wybudowane, więc po prostu ten tunel dla części kierowców po prostu trzeba go znaleźć. A to też może nie być koniecznie jakoś strasznie łatwe. Tymczasem w tym miejscu możemy zobaczyć, jak to wygląda od dołu. Schody są po jednej stronie, do ulicy Warszawskiej od tej strony. Część pieszo-rowerowa i część samochodowa oddzielona ładną, grubą, betonową ścianą jeszcze na innym poziomie. No i następnie schody do ulicy Granicznej. Też co ważne, o czym nie powiedziałem jeszcze przed chwilą, to jest to, że wszystko będzie jeszcze wykończone ostatecznie, jeżeli chodzi o ekran akustyczny nad samym tunelem. Co to oznacza? Oznacza to, że wcześniej tutaj był ekran akustyczny, były połączone w jedną całość, jak widzicie właśnie na tym ujęciu. Natomiast teraz te ekrany akustyczne mają dziurę na wysokości tunelu, ale to się zmieni. To będzie realizowane właśnie jeszcze przez te najbliższe 2 miesiące. Na wiadukcie kolejowym będzie powstawać ekran akustyczny, który po prostu domknie nam tą całość. Czy to będzie realizowane w ramach też zamknięć torowych? Nie wiem, nie wypowiem się, bo nie wiem po prostu w tym temacie. Możliwe, że wyłączenie tego jednego toru będzie po prostu jak i w weekendy. Ale biorąc pod uwagę, że to jest po prostu bardzo blisko pasa torowego, no to chyba tak to będzie musiało być zrealizowane. Ale na spokojnie, nie musicie się martwić, że tutaj te ekrany akustyczne zostały rozcięte i nie zostaną połączone. Zostaną w tym miejscu połączone. No przy przejeździe kolejowym nie było tych ekranów akustycznych, więc nie powstają. No infrastruktura głównie musi być odbudowana do tego, co było wcześniej. A jeżeli coś jest zlikwidowane, to tak niekoniecznie powstaje, no bo nie było tam nic wcześniej. Jeżeli chodzi o ekran akustyczny na przykład, właśnie jeżeli chodzi o przejazd kolejowy. Dobrze, trochę się zakręciłem, ale dobrze, zetknijmy sobie raz jeszcze od tej strony. No i tutaj też będzie jeszcze taka jedna ciekawostka, o której nam powie Jakub Syku, który się tutaj pojawił, no i niestety tylko właśnie z ciekawostką, ale zawsze coś. Halo, halo? Ma zostać zrealizowane połączenie tunelu z ulicą Warszawską, tak aby mieszkańcy nie musieli jechać przez drogę wojewódzką objazdem, więc będzie to takie bezpośrednie połączenie. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. Co to oznacza? Oznacza to bardzo prostą sytuację. Aktualnie, żeby z ulicy Warszawskiej, którą teraz widzimy, dojechać do tunelu, trzeba jeździć przez drogę wojewódzką ładnymi objazdami na okrągło. Natomiast w tym miejscu, jak widzicie, przejazd rowerowy i drogę donikąd, a właściwie do lasu, powstanie łącznik. Stąd bezpośrednio łącznik do samego tunelu za przystankiem autobusowym, który tam dalej widzicie. Niestety przez las, co jest na minus, ale chodzi o to, aby po prostu mieszkańcy mieli łatwy i szybki dojazd do tunelu i aby ten tunel też mógł być wykorzystywany lepiej przez mieszkańców okolicy i, jak i również właśnie pani burmistrz mówiła, zrobić dojazd do parkingu P plus R po tej stronie. Więc to się wszystko jeszcze będzie musiało połączyć, tak żeby po prostu nie trzeba było jeździć teraz jeszcze większymi objazdami z tych rejonów i faktycznie ruch lokalny, który jest wzdłuż linii kolejowej, mógł na spokojnie dojechać do tego tunelu, bo aktualnie no jest to co najmniej niewygodne i trochę na okrągło. Hola, hola!
inwestycja się jeszcze nie zakończyła. Tak samo jak jeszcze ten film. I ja dopiero tutaj podsumowuję tą inwestycję, jak wszystko się zakończy. To się stanie dopiero najprawdopodobniej w styczniu 2024 roku. I jeśli nie chcesz tego przegapić, kliknij subskrybuj i ten dzień zmoczek. A jeśli chcesz wesprzeć moją produkcję, zostań patronem Aviznosha. Tymczasem wracamy na podsumowanie całego filmu. Jeśli wam się podobał ten film, to zostawcie łapkę w górę. Resztę już słyszeliście, więc nie będę się powtarzać. Film mogę podsumować dosyć krótkimi słowami. Tunel jest. Wszyscy się cieszą, a właściwie wszyscy się dopiero się będą cieszyć, kiedy zauważą, że nie trzeba stać w korkach przy przejeździe kolejowym, bądź po prostu nie trzeba nigdzie stać. Po prostu się jedzie. Zobaczymy, jak tunel będzie sobie radzić. Ja tutaj ponownie się pojawię za 2 miesiące w celu podsumowania całej tej inwestycji i zobaczymy, jak to wtedy faktycznie wszystko odmieni i czy będą się robić wtedy korki. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jutro na otwarciu tunelu w Sulejówku w formie live'a, jak i również na Warszawie Zachodniej i najprawdopodobniej gdzieś jeszcze się pojawimy na przestrzeni najbliższych dni. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!